Jeśli byliście już na koncercie rockowym, wiecie, że muzykę słyszy się i czuje. A wszystko to dzięki nagłośnieniu. Każdy głośnik stoi w wyznaczonym miejscu. Zawieszamy głośniki, gdyż możemy je obracać i obejmować dźwiękiem całą salę. Zawsze staramy się, aby w każdym miejscu można było docenić walory muzyczne koncertu. Nie zawsze walory muzyczne były w cenie. John Mayer pamięta, że kiedyś muzycy eksperymentowali i z muzyką, i z narkotykami. Koncerty były jednym wielkim eksperymentem. John założył Mayer Sound Laboratories w Kalifornii. Wcześniej przyczynił się do budowy słynnej ściany dźwięku Grateful Dead z 640 i jednym głośnikiem. Wytwórnie płytowe płaciły za wszystko, więc o cięciu kosztów nie myślano. Koncerty nie przynosiły zysku, a głośniki były drogie i łatwo się przepalały. Tak jak niektórzy fani. Kiedy ceny wzrosły, wytwórnie postanowiły, że muszą przynajmniej wychodzić na zero. I od tego się wszystko zaczęło. Dostrzegliśmy wtedy szansę, gdyż mogliśmy wyjść na rynek z zestawami nagłośnienia. A z większą obsługą można je załadować na ciężarówkę, podwiesić i tak dalej. Truck loading and rigging and certification. Był to początek ery inżynierii koncertowej. Obecnie miejsca takie jak Bell Center zamawiają głośniki zaprojektowane specjalnie do ich sal. Głośniki są takie same. Można je załadować na ciężarówkę, rozładować i przygotować do koncertu w godzinę, a nie w tydzień. Można je wysłać rano na koncert organizowany wieczorem lub późnym popołudniem. Te ogromne głośniki budową nie odbiegają od głośników domowych. Przetwarzają elektryczność na fale dźwiękowe. Sygnał elektryczny zamienia cewkę w elektromagnes i powoduje jej ruch. Ten ruch zostaje przeniesiony na membranę, która wytwarza fale dźwiękowe. Za pomocą dźwięku można poruszać przedmioty. Mówimy o rezonansie, częstotliwości, w której obiekt odpowiada na fale dźwiękowe. Od dawna uważano, że rezonansu można użyć do niszczenia przedmiotów. Staraliśmy się pobić za pomocą dźwięku lampkę do wina. Słyszeliście o moście, który zawalił się z powodu rezonansu? W roku 1940 nowo wybudowany most Tacoma Narrows w stanie Washington zdobył sławy, kołysząc się przy wietrze o prędkości 67 km na godzinę. Fale dźwiękowe oddziałują na wszystkie ciała, trzeba tylko dobrać ich częstotliwość. Czasami kończy się to tragicznie. Po paru minutach most zamienił się w kupę złomu. Przy częstotliwości rezonansowej nie da się rozbić szkła. Musieliśmy ją zmienić. Zastosowali kilka różnych częstotliwości wraz z częstotliwością drgań rezonansowych. Inaczej szkło nie pękłoby. I dlatego przez tak długi czas nie wierzono, że to możliwe. Włożyliśmy w to sporo pracy, zanim odkryliśmy właściwy mechanizm. Ten eksperyment umożliwił dobranie materiału, który wytrzymuje działanie szerokiego spektrum częstotliwości. A niektóre głośniki mają kopa, jak ten o mocy 3000 watów. To 10 razy więcej od zestawu domowego.
Potrafi podrzucić 7-kilogramową kulę do kręgli. Rockmeni uwielbiają mocne głośniki, a ludzie z ich obsługi... Przez 15 lat byłem inżynierem dźwięku, zepsułem sobie słuch, ale jeszcze nie jest tak źle. A kiedy jest za głośno? Autostrada 70 decybeli. Krzyczący człowiek 90. A koncert? Podczas gitarowych solówek dochodzimy do 102 decybeli. Ale to przecież prawdziwy koncert rockowy. Nadeszła pora koncertu i efektów specjalnych.